Nazywam się Barbara Filak i jestem listonoszem. Pracuję w Poczcie Polskiej od 1992 roku w urzędzie w Bobucku. Akurat w tym roku, w tym czasie mam rejon trzeci i samochodowy mam teraz rejon. W poprzednich latach to różnie tam się chodziło się na różnych rejonach, dużo ludzi znam. Raz jest lepiej, raz gorzej, nie? Ale ogólnie rzecz biorąc, kontakt z ludźmi jest bardzo fajny. Mimo tego okresu teraz pandemii jest to czas trudny, ale no trzeba jakoś przetrwać. Rano przychodzę, układam sobie tam materiał, nie? No, pobieram wszystkie materiał w rejon, wsiadam w samochód, jadę i rozwożę go po prostu, nie? Rozliczam się, no i kończę pracę i tak to wygląda. I każdego dnia, nie? Ale każdy dzień jest inny, przynosi co innego. Praca jest zróżnicowana w ciągu dnia, no wszystko jest zależne też i od pogody. Są dni fajne, tak jak dzisiaj jest ładna pogoda, słonecznie i tak dalej. Najlepszy czas dla listonosza no to takie od wiosny, lato do jesieni, a potem to już jest ciężko, nie? Ale ogólnie jest fajnie, o tak bym powiedziała, nie jest źle. W dniu 28 czerwca 2019 roku pani Basia, jak zazwyczaj, rozpoczęła pracę o godzinie 9. O godzinie 11.30 otrzymałam informację telefonicznie, że została napadnięta. Pani Basia w tym dniu wypłacała przekaz adresatowi, następnie udała się do samochodu i w drodze została napadnięta przez nieznanego sprawcę. Została postrzelona najprawdopodobniej z pistoletu pneumatycznego. Odgłosy pani Basi usłyszał adresat, któremu wypłacała przekaz i to on przyczynił się też do tego, że sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Obroniła siebie, obroniła również dużą kwotę pieniędzy. Pani Basia, mimo tak dramatycznych przeżyć, bardzo szybko wróciła do pracy. W związku z zdarzeniem, które miałam w zeszłym roku, wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować za wsparcie. I dzięki temu wsparciu mogłam szybko wrócić do pracy, którą lubię wykonywać. Dziękuję.